ptaszków. Gdzie te kaczki chodzą na noc? To jest dosyć wcześnie rano. Nie ma kaczek. No kto to widział? Ani jednej kaczki w Bajorku. Zobacz, jak jest ładnie. Nie ładuj się tam, proszę cię. Pies wodny. Wodno-ptaszkowy. Jakimś spanielem byłaś w poprzednim wcieleniu, tak? No woda, woda, zimna. O, i teraz nie masz jak... O, i teraz ciekawe, jak to rozwiążemy. No. No i co teraz? Nie, no dobra, powrót. Zobaczcie, jak jest ładnie. Ale zimno. No i co? No jak weszłaś? No chodź, mama pomoże, tak? Chodź. No już, ratuję psa, tak? Chodź. Dziś nie możesz teraz wyjść, chodź. No chodź. Zakupy zrobione. Wracamy na chatę. Ale musiał przyczekać pół osiedla. A możesz ciszej spacerować? Nie możesz, rozumiem. No dobra, wróciłam do spaceru i wyszło, jak wracałyśmy, wyszło takie piękne słońce, że aż rozmawiałam z taką starszą panią, mnie bardzo lubią starsi ludzie i zawsze mnie zaczepiają i ze mną rozmawiają. Naprawdę, jak gdzieś jestem, nie wiem, w pociągu, na dworcu czy cokolwiek, do mnie po prostu, wiecie, podchodzą starsze osoby i ze mną zaczynają rozmawiać i czekałyśmy przed sklepem. Była kolejka. Właśnie pani do mnie mówi, Boże, jak fantastycznie, że w ogóle słońce świeci. Ja mówię, no zupełnie w ogóle inne życie, bo było, nie wiem, za 2 tygodnie, także chyba naprawdę w ogóle nie było słońca. W walentynki było słońce. Wczoraj pochmurno i okropnie i w ogóle nic nie nagrywała, znaczy nie, coś tam nagrywała, po prostu nie mogłam się zebrać, a dzisiaj od rana to w ogóle już spacer, już się umówiłam jutro z koleżanką na kawę, ogarnęłam coś tam z jednym człowiekiem, który coś dla mnie robi, z drugim człowiekiem, który coś dla mnie robi, zaraz jeszcze będę wyzwaniać kogoś tam, od razu, słuchajcie, po prostu inna energia, ja nie wiem, to tak działa, naprawdę. Więc teraz tak, zrobię sobie pielęgnację. Wyczyściłam mojego robota, bo już tam był przytkany włosami. Jak macie roboty, to pamiętajcie, że im tam trzeba wyjmować te łapki w środku, te wszystkie rzeczy, bo tam się zbierają włosy, się zapycha. I czasami mi ludzie piszą, o mam robota, no, jakiego, obojętnie jakie filmy, czy to jest Rumba, czy Dream, czy co to jest. Że o, tak super sprzątał, a nie działa. Ja mówię, a weź tam otwórz z tyłu, nie? I takie zdjęcie, że tam w ogóle... Ja dzisiaj też po prostu wyjęłam pakiet włosów, nie będę wam opowiadać. Więc pamiętajcie, że jak macie roboty, to trzeba je też tam czyścić. Głównie włosy, nie? Głównie to się w ogóle moje i Loli włosy zbijają. Jak nie macie zwierząt, ani wam nie wypadają włosy, nie macie długich włosów, to może to nie być taki problem, ale myślę, że z biegiem czasu i tak coś tam się serum jeszcze. Dobra, jest ten krem Jandy. Widzicie, tak sobie nie gadam, że bardzo jestem zadowolona z tego serum i z tego kremu. Dobra, trudno. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O. Wymieszamy. No, także robię wielkie wietrzenie. Odkurzam. Muszę sobie przygotować coś do jedzenia na później. Będę jeść koło 15, bo dzisiaj znowu mam szkołę i będę mieć tak przerwę. I chcę jeszcze wykąpać Lolę, bo ostatnio jak jadła psi bufet, to nie wiem jak ona to zrobiła, ale włożyła głowę i ma całe czoło w ogóle w jedzonku. A w ogóle też ona ma AZS. I ma taki specjalny szampon, w którym ją tam, no nie często, ale raz w miesiącu powinnam kąpać. A szczerze mówiąc, już dawno jej nie kąpałam. Ale też były takie mrozy i w ogóle. Więc teraz jeszcze jej przygotuję kąpiel i ją wykąpię. I jak będę w szkole, będę siedzieć przy kąpie, to wiecie, bym tam zwrócę uwagę, żeby ją nakryć kocykiem, przytulić, żeby nie zmarzła. Więc zaraz jeszcze chcę to ogarnąć. No i potem mam
do wieczora szkołę. Tak. Także po prostu, słuchajcie, ja cały czas mam co robić. Ale też się cieszę. No. Ale po prostu ja widzę, słuchajcie, widzę taką zależność między tym, jaka jest pogoda, a poziomem mojej energii. Wczoraj cały dzień było tak chmurno. Też byliśmy na spacerku i w ogóle. Ale no jednak to nie jest... Nie jest to samo. Także zaraz jeszcze sobie muszę sobie ugotować jajka. Na twardo zrobiłam zakupy w takim małym sklepiku, gdzie kupuję wiejskie jajka. I tam takie, wiecie, prawdziwy chleb i takie różne rzeczy. Sobie przygotuję, później będę mieć przerwę. To tylko sobie szybko coś zjem. No. Także tak. Włosy mam byle jak związane, mam świeżo umyte, więc później je uczeszę i rozpuszczę, ale na razie nie, wiecie, ta pielęgnacja mi się wchłonie. No i tak, zaczynamy nowy dzień. No. Nie bój się, kochanie. Przecież lubisz się kąpać, tak? Ojejku, no ja wiem. Straszna jest matka, co? A już dawno kąpiel nie było. A ty lubisz. Nie wiem, czy pamiętacie, słyszy, tu się tak trzęsła i nie ten nalolak nawet. Nawet spoko, powiedz tak. Mam ci tu ciepłej wody. Zaraz psa wypędziemy. Tak, no ja pójdę najgorzej. No właśnie tu cała głowa jest brudna, powiedz. Tak. No ja wiem, kochani, wiem. Już. No już, chodź mój bąbelek. Tak, już. Słuchajcie, ją to można wytrzeć ręcznikiem i ona praktycznie zaraz jest prawie sucha. Tak? No. Zobaczcie, po kąpieli solarium. Ona się od pici tego nauczyła. Mini haul. Jajka wiejskie, ogórek zielony, drugie jajka, bo ja teraz jem bardzo dużo jajek. Kocham po prostu Pawełka, kocham od dzieciństwa. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony batonik, ale jeden z, to też uwielbiam. Szczypiorek do kanapek z jajkiem, chlebek do kanapek z jajkiem, ojej. Mlek Polar, mam taką gołdę, takie oscypki, czyli serki góralskie, masełko, co to za, i dwie galaretki z kurczaka. Czy coś tu jeszcze mam? Nie. I to wszystko. O, no i zobaczcie, jakie piękne słońce, od razu, słuchajcie, inaczej się żyje. Ja tu jeszcze zrobiłam porządki. Zaufałam Loli i położyłam w końcu ten mój dywan ze skóry owcy. No i zobaczymy, jak to będzie. Zrobiłam tutaj porządek, wyczyściłam ławę, wszystko podkurzałam, poukładałam. Zaraz jeszcze tutaj do tego wrzucimy, co my tu, petit grain wrzucimy i może cytrynę. O, a cytryna jest akurat dobra na
zawsze na koncentrację i na energię, i ta gorzka pomarańcza na dobry humor. I odpalę sobie tutaj w tym dyfuzorku. Puchatkiem ty się zrobiłaś teraz po tej kąpieli. Dopiero widzę, ile ci sierść ci wyłazi. Musimy cię wyczesać jeszcze. Bo się sypiesz, lalek. Hej, zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj. Mam z Lolą na spacerze przed chwilą. Leje, na szczęście nie jest zimno. Ale ja zaraz wychodzę i... Chyba kalosze trzeba wyjąć, słuchajcie. No, tak. Także taki poranek. Mój Boże. Muszę zrobić makijaż. To nie wiem, co się stało. Wyspałam się i w ogóle mam dobry humor. I nawet powiem wam, że jak wyszłam na spacer z Lolą, to... No to leje i jest szaro, i jest mgła, ale jakoś tak, nie wiem, ja czuję tą wiosnę, że sobie tak wymawiam. Dzisiaj znowu mam szkołę, ale wcześniej idę się spotkać z koleżanką. Więc zrobię sobie make-up, ale najpierw pielęgnacja. Nie będę się rozdrabniać, bo nie mam dużo czasu. Nałożę tylko to serum i krem. To serum naprawdę zajebiste jest pod makijaż. I też zepnę sobie włosy w kucyk. Bo mam świeżo umyte, czyste są. Ale jakoś tak spałam, że mam całe pozagniatane. Nie chcę się nic z nimi robić. Plus ostatnio miałam kucyk i jakoś bardzo fajnie się czułam i dostałam dużo komplementów, że mi ładnie w takim wysokim kucyku. I chyba w tym tygodniu, słuchajcie, idę do fryzjera, o ile dobrze pamiętam. Już naprawdę mam tyle siwych. Siwieję, słuchajcie, znaczy ja osiwiałam, zaczęłam siwieć, jak miałam 25 lat. Ale mówię, teraz póki ci, to widzę dużo siwych włosów. Ale ja, słuchajcie, ja nie mam z tym problemu, ani z żadnym tam starzeniem, z objawami starzenia. W ogóle to nie jest coś, co spędza mi sens powiek. Może dlatego właśnie się nie starzeję szybko. A druga rzecz, to bardzo mi przeszkadza już te moje suche końcówki. Mimo, że mam zadbane włosy, no to nie wiem, z 8 miesięcy temu podcinałam. Ja muszę podcinać końcówki, bo mi się plączą w ogóle i takie, wiecie, tutaj suchotniki, to na to nie mogę patrzeć. Dobra, to i teraz tak, wezmę ten stick, słuchajcie. To też jest wynalazek podpatrzony na TikToku. Zajebiste to jest. Jak chcecie takiego gładkiego kucyka, to kupcie to. Ja to zamówiłam na Allegro. Nie wiem, gdzie to się indziej kupuje, pewnie w jakichś sklepach fryzjerskich czy coś. I miałam różne rzeczy tam też od Eweliny, ale powiem wam, że wszystko mi robi, no moje włosy się łatwo obciążają. Ja wyglądałam, jakbym miała po prostu mega brudne, tłuste włosy, nie? A to, no, to po prostu jest taki kucyk jak z teledysków. I też weźcie pod uwagę, że ja kompletnie nie umiem włosów robić. A mi jakoś to wychodzi, więc jak umiecie, to wam wyjdzie zajebiście. Do tego zmierzałam. Dobra. O, widzicie, to jest taki sztyft. Jak taki ten klej w sztyfcie, nie? Nie wiem, czy jeszcze dzieci coś takiego mają w szkole. Czy w ogóle... Nie, no jest plastyka, nie? ZPT? Czy to już zdjęli? No nieważne, w każdym razie. O. Widzicie, nie trzeba się jakoś też tego bać, że to nam nie wiadomo, jaki tłuszcz zostawi. Tylko kluczowa jest taka szczotka z włosiem do tego, moim zdaniem, żeby robić te kucyki. Produkt to nawet sobie możecie na jakiś tam żel czy lakier wyczesać. Będzie jak będzie.
Ale to musi być ta szczotka, która tak, o widzicie, gładko to zbierze. Nie wiem dlaczego, ale teraz przez przypadek jest tutorial na gładką kitkę, czego nie planowałam. I teraz jeszcze tam z tyłu zrobię to samo. Też sobie to wczeszę do tego kucyka. Oczywiście tam z tyłu mam pełno tych nowych włosów, które mi wyłażył, ale to nic. Ja sobie, jak sobie przylakieruję, to tak wiecie, co na pół dnia mi to starcza. I teraz to jest zabawa, żeby to wszystko dobrze złapać, żeby nigdzie nie wychodziło i żeby wysoko był ten kucyk. O. I kupiłam w Rossmanie taką wielką gumkę i powiem wam, że to najlepiej trzyma. Ja ją kupiłam, bo myślałam, że to będzie taka gumka do mycia włosów. Powiem wam, że zajebiście to trzyma. Widzisz, przez to, że ona jest taka gruba i jej jest dużo, to też fajnie jakby, zobaczcie, tak stawia ten kucyk, nie? Że jakby tu jeszcze jest, o. Wiecie, co chodzi? No i nawet powiem wam, bo czasami jeszcze biorę szczotkę i tak, wiecie, wczesuję, o. Ale chyba nie ma większej potrzeby, chyba ładnie tu wszystko weszło. I teraz bierzemy najlepszy lakier na świecie. Serio, to jest najlepszy lakier. I też brwi na to możecie robić. No i lakieruję, nie żałuję. Szczególnie z tyłu. Rozczeszymy. No i dobra, powiedzmy, tu może nie jest idealnie, ale już tego nie będę poprawiać, bo jest zalakierowany i niech se tak będzie. I tak wygląda mój wysoki kucyk. Jest git. To co? Chiński podkład. Wy mnie pytacie często o to. Ja to wyczaiłam na TikToku, kupiłam na Allegro, było 3 razy tańsze niż na TikToku. Musicie sobie to wpisać w Google, to wam wyskoczy. I ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Ale powiem wam, że wczoraj szukałam, jak kopałam Lolę, to miałam gdzieś zdjęcia Loli, jak była malutka w tej umywalce, jak ją kopałam i chciałam zobaczyć różnicę. I wiecie co, zaczęłam przeglądać swoje zdjęcia 2 lata temu. Boże, jaką ja miałam skórę. Słuchajcie, nie miałam trądziku. Znaczy może tam miałam jakieś, wiecie, kroski czy coś, ale to już nie było to, co kiedyś. Ale ja miałam pełno jakichś takich plamek, jakichś takich podskórnych grudek. Takich, wiecie, że to niby ta skóra nie była jakaś taka bardzo zła, ale w porównaniu z tym, co jest teraz. I oczywiście ja wiem, że ktoś mi napisze, że mam okropną skórę i tak dalej. Słuchajcie, nie interesuje mnie to. Ja wam mówię porównanie, co było kiedyś, a co było teraz. Oczywiście, że zawsze może być lepiej. Ale powiem wam, że ja miałam takie wow,
Jaka różnica? Bo wiecie, jakoś tak ja tego tak nie analizuję i wczoraj właśnie mi wyskoczyło jakieś zdjęcie i o kurde, naprawdę te wszystkie suplementy, olejki, oleje, żywokost, masaż i tak dalej, no naprawdę powiem Wam, że jest mega różnica. Także dziewczyny, wszystko da się zrobić. Ja wiem, że to jest takie wkurwiące, jak Wam ktoś tak mówi, bo ja też oczywiście w swoim życiu miałam etap chodzenia po dermatologach, kosmetologach, zabiegach i tak dalej. I to wszystko, wiecie, albo dawało efekt na chwilę, albo w ogóle. Natomiast to, co Wam chcę powiedzieć, jeżeli macie jakiekolwiek, już nawet nie chodzi o problemy ze skórą, ze zdrowiem czy coś, ze zdrowiem, no bo to ja to też zaliczam do zdrowia, to wiecie co, nie poddawajcie się nigdy, tak? Jak Wam, nie wiem, lekarze powiedzą, że no, oni nie wiedzą, albo nie mają pomysłu, albo no czasami tak jest, wiecie, no też nikt nie jest wszechwiedzący, ale wiecie co, chcę Wam to powiedzieć, bo to ostatnio bardzo często do mnie przychodzi, nie poddawajcie się, szukajcie dalej. Jak nie medycyna, nie wiem, konwencjonalna, to właśnie, wiecie, próbujcie różnych rzeczy. I ja nie będę Wam mówić, co Wy macie robić. Róbcie tak jak ja. Szukajcie, czytajcie, interesujcie się. To, co Was woła, to, co do Was przemawia. Naprawdę, ja wierzę, że nasza intuicja wie, co jest dla nas dobre. I ja też kiedyś, słuchajcie, byłam, co naturalne kosmetyki, olejki, w ogóle, nie? Więc jeżeli miałyście podobnie, tak jak ja, to spróbujcie. Spróbujcie i jakby, jak nie to, to szukajcie dalej. Naprawdę, żyjemy w takim świecie, że mamy tyle różnych dostępnych rozwiązań, że nie można się, słuchajcie, poddawać. Nigdy, wiecie, never give up, nie? Ale ani w życiu, ani też właśnie w takich rzeczach, bo nie wiem, jakoś tak nam wmówiono, że właśnie, nie wiem, że to już tak ma być, nie? Że nie wiem, jak tam utykasz na tą nogę, albo jak masz te pryszcze, to ci powiedzą, że to taka twoja uroda i mama miała, i ktoś tam miał, albo w ogóle wszyscy mają, że to, wiecie, nie, nie ma tak. Nie ma tak, nie poddajemy się, słuchajcie. Najgorzej jest się, słuchajcie, poddać i zaakceptować jakiś stan, który nam nie służy. Tak? To trzeba dodać. Bo samo poddawanie się też jest dobre i też trzeba się nauczyć w życiu odpuszczać. To nie jest tak, że o wszystko trzeba walczyć i zawsze i ten. Nie. Ale jeżeli coś ci nie służy, to nie siedź w tym. Czegokolwiek by to dotyczyło. Skóry, związków, pracy. Nie wiem, czegokolwiek. No ostatnio bardzo się lubię z tym. Bardzo. Naprawdę. No i tak mnie, tak słuchajcie, mnie kusi ten makijaż permanentny, żeby sobie nie wyobrażać, ale boję się, że mi się nie będzie podobało i że będę wyglądała taką, nie wiem, zmalowaną czy coś. Dobra. Co to? I co my byśmy jeszcze tutaj? Gdzie jest ten? To jest rozświetlacz, czy to jest highlight? Tak, to jest highlight, a tu jest ten. I nie wiem, słuchajcie, ja mam wrażenie, że tego różu z Charlotte ja użyłam dosłownie kilka razy i tu w ogóle właśnie już nic nie ma. Jakiś, nie wiem. Dobra. To też, słuchajcie, teraz będzie TikTok. W ogóle te młode dziewczyny, już jak taka stara ten, ale te dziewczyny nakładają róż tutaj, gdzie tak z 15 lat temu na YouTubie czy tam 10, to się mówiło, że to jest na rozświetlacz, nie? Miejsce. Też tak macie? O, i teraz, słuchajcie,
Tu trochę. A z tego znowu, o, a z tego to znowu leci jak... No, coś te aplikatory jakoś tak nie bardzo, albo ja trafiłam na takie... I gdzie to jest? Mam jeszcze bronzer, ale oczywiście... Nie będę jeszcze po raz kolejny powiedzieć, że muszę tu zrobić porządek, bo muszę, ale to się chyba nigdy nie stanie. Dobra, a to może zrobimy. Dobra. Jak eksperymentujemy, to eksperymentujemy. Jeszcze zrobię tym. No jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, co z tego będzie. W ogóle ładne połączenie kolorów, nie? To Fenty, ten róż i to. Jakie mam to teraz? Tak? No i co? No chyba spoko, nie? Wiecie, jak to mówią? Zawsze warto rozmawiać z dziećmi o seksie, bo można się czegoś nowego dowiedzieć. Tak samo warto pooglądać młode dziewczyny na TikToku, żeby zacząć nakładać róż i rozświetlacz tak wysoko. Bo naprawdę, zobaczcie, że to spoko wygląda. Nie mam takich pućków teraz za dużych od tego. Co myślimy? Co myślimy, słuchajcie? To może jeszcze, słuchajcie, jak tak, zrobię sobie baking. To jest ta chuda. Pójdę, słuchajcie, do koleżanki wymalowana na kawę, jakbym szła na clubbing. Bo ja się w ogóle tak nie maluję, ale... Ostatnio w ogóle mam fazę, że znowu mam ochotę się malować, bo miałam bardzo długo takie, wiecie, że dobrze mi było bez. Ale właśnie nie pamiętam. Tak mi się podobają te młode dziewczyny, które... teraz robią make-upy na TikToku. Już 100 lat nie oglądałam żadnych make-upów, bo jakoś na YouTubie, wiecie co, jak ja mam obejrzeć pół godziny robienia make-upu. Także nikt nic nie opowiada, tylko ten make-up to jakoś nie. A tam jakieś takie szybkie te filmiki. No co, myślimy? Będę robić takie live makijaże i będę wychodzić. Będziecie mówić mi, czy spoko, czy zmywaj. Nie, i tak bym nie zmyła. Nie, ja bym miała zmywać makijaż i robić. No to naprawdę już coś by musiało być bardzo nie tak. O. I ładnie, o taki, słuchajcie, ten rozświetlacz mam z jakiegoś powodu teraz pod... O, tak tu. I w ogóle fajnie to wygląda. Podoba mi się. Widzicie. Jeszcze jak tak. To sobie zrobię tak. A potem mam szkołę i też będę w tej szkole, słuchajcie, taka wolowana. Chociaż właśnie dla wielu dziewczyn, które się tam gdzieś malują na YouTubach czy tam internetach, to by powiedziała, że ja w ogóle, wiecie, że ja mam make-up, no make-up, nie? Dobra, brwi. W ogóle tak, powiem wam, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Zmieniłam suplementację. I tak mi rosną włosy, z czego się cieszę. Ale tak mi też rosną brwi, rzęsy i paznokcie. Że wiecie co, chyba przestanę robić rzęsy na jakiś czas. Bo ja po prostu nie mogę z tymi odrostami. Raz, że to źle wygląda, ale mnie to po prostu... też tam łaskocze, swędzi, zahacza i w ogóle.
Nie wiem. Bo teraz mam takie o. No trochę tych, tu mam więcej, tu mam mniej. A też szczerze mówiąc, wiecie, ja bym poszła na te rzęsy. No bym sobie chodziła co 2 tygodnie luz. Ale ja po prostu teraz nie mam czasu. Naprawdę, słuchajcie, nie mam kiedy. Przez szkołę. Nie mam kiedy. No. Co tu jeszcze? Usta chyba tylko zrobimy, nie? Serio, już z wami gadam, jakbyście tu siedzieli. Dobra, jeszcze która jest godzina? Bo żebym ja się nie spóźniła, nie mam, nie wziąłam telefonu, świetnie. Dobra, to usta. To będzie ta konturówka z NYXa w kolorze Los Angeles 2.0. Pudru potrzebuję, bo się kleje. Nie lubię tutaj pod oczami czuć, że nie mam krem, rozświetlacz czy coś i to się klei. O tak to lubię nieprzypudrowaną skórę. No dobra. Off we go. Podoba mi się. Nie, podoba mi się, fajnie to wygląda. No. No dobra, to teraz outfit. Skims. Skims. I te Jordany, nie pamiętam jak one się nazywają, to jest ten popularny model. Pamiętam, że ostatni raz je miałam na sobie 2 lata temu, właśnie u znajomych. I jeszcze mam krew na zapiętce, bo tak mnie obtarły. Ja nie wiem, dziewczyny mówią, że są wygodne te buty, ja nie mogę. Ale idę gdzie daleko, więc... więc spróbuję, ale no... Nie wiem, a ładne są te buty. W ogóle fajnie to wygląda, do tego wezmę tą małą Balenciagę. Spoko to wyglądanie. No, także... tak wyglądam. Jestem ready. Jak widzicie, jest 22:30. Lola ze mną tutaj już przysypia. A nie przysypia. Chcesz się bawić, ale pani vloga montuje. Także ja, kochani, jeszcze zmontuję vloga. Obejrzę sobie coś na YouTubie i idę spać. No, bo cały dzień mnie nie było w domu. A potem miałam szkołę. No, jest wieczór i chcę zmontować vloga, żeby był na jutro, na niedzielę. Żebyście mieli, tak? No, także na tym skończymy ten film. Dzięki, trzymajcie się ciepło.